podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno, w sprawie przyjęcia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej strategią rozwoju Sudety 2030, w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłony, programu osłonowego gminy Zagrodno, posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania oraz określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania przez osoby objęte rządowym programem. Posiłek w szkole i w domu w latach 2019-2023. W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami na rzecz gminy Zagrodno. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej. W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Zmieniającą uchwałę nr 44.251.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 października 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody. Dostarczania wody, odprowadzania ścieków na terenie gminy Zagrodno, w sprawie zmiany statutu gminy Zagrodno, w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagrodno, w sprawie budżetu gminy Zagrodno na rok 2019, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Zagrodno na 2019 rok, w sprawie zatwierdzenia planu prac Komisji Rewizyjnej na rok 2019, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019, w sprawie wykazu podatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Przedstawienie ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminnym na 2019. Przedstawienie ramowego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawy różne. Zamknięcie sesji. Punkt pierwszy porządku obrad został zrealizowany. Przechodzimy do punktu drugiego. Sprawozdanie wójta gminy Zagrodno w działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę panią sekretarz kultury Ingler o odczytanie sprawozdania. Panie przewodniczący, wysoka rada, drodzy goście. Oprócz bieżących spraw gminy załatwianych na bieżąco, w okresie między sesjami gmina Zagrodno w dniu 5 grudnia 2018 roku uczestniczyła w treningu w ćwiczeniach akcji kurierskiej prowadzonej na terenie powiatu kotoryjskiego. Uruchomienie akcji kurierskiej obejmuje doręczenie kart powołania żołnierzom rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stanowiska oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny. Zakończono również realizację zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska służącego ochronie powietrza polegającego na zmianie ogrzewania
opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne realizowanego na terenie gminy Zagrodno, w ramach którego przyznano dofinansowanie dla 24 właścicieli nieruchomości na ogólną kwotę 203 674 zł 45 groszy. W ramach konkursu organizowanego przez Dolnośląską Inspekcję Pośredniczącą w ramach programu operacyjnego województwa dolnośląskiego gmina Zagrodno w partnerstwie z grupą innych gmin zamierza pozyskać środki na dofinansowanie przeznaczone na wymianę ekologicznych kotłów i pieców na nowe i bardziej przyjazne środowisku. W ramach tego konkursu mieszkańcy mogą składać wnioski udostępnione na stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2019 roku. W ramach tego konkursu zorganizowane również są spotkania informacyjne, które odbędą się w dniu 5, 7, 8 i 9 stycznia w miejscowościach Modlikowice, Brochocin i Zagrodno, do uczestniczenia których zapraszamy mieszkańców. To będzie firma, która będzie omówi zasady przystąpienia do tego konkursu i zasady dofinansowania do wymiany pieców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do drugiego porządku obrad. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Bardzo proszę radnych o składanie interpelacji, zapytań i wniosków. Bardzo proszę, pan radny Jan Kotylak. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni państwo. Zespół szkolno-przedszkolny w Zagrodnie posiada w trwałym zarządzie między innymi salę gimnastyczną w Radziechowie. Z tego co wiem, to z tej sali nie korzysta z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w zespole jest 16, znaczy w samej szkole w Radziechowie jest 16 uczniów w trzech oddziałach, czyli średnio wypada około 5 na jeden oddział, a po drugie dlatego, że ta sala jest w kiepskim stanie technicznym, co potwierdzają wyniki kontroli. Moje pytanie jest takie, czy gmina ma jakiś pomysł na wykorzystanie obiektów, które obciążają oświatę, a oświacie tak naprawdę nie służą. Z tego co wiem, to wykorzystaniem tej sali są zainteresowani mieszkańcy Radziechowa, klub sportowy. Czy ktoś odważał taką możliwość przekazania trwały zarząd, powiedzmy, tej sali klubowi, skoro on z niej korzysta? W zespole szkolno-przedszkolnym są trzy szkoły filialne, między innymi szkoła w Radziechowie i tam są małe dzieci. To jest, tam jest w tej chwili zerówka, klasa pierwsza, klasa druga, czyli dzieci powiedzmy 5-7-letnie, 8-letnie ewentualnie. W grupach 5-osobowych bez sensu jest prowadzenie zajęć na takiej sali, która jest oddalona od szkoły, tym bardziej, że szkoła ma salę zastępczą w budynku szkoły. Także wydaje mi się, że przekazanie tej sali komuś innemu, kto by ją lepiej wykorzystał, miałoby sens. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę w tym temacie. Panie przewodniczący, Rado. Tak, tutaj jak pan radny Kotylak stwierdził, że z sali nie korzystają dzieci szkolne. No jednakże, tak jak pan mówił też, że młodzież, chciałaby młodzież klub sportowy korzystać z tym, że nie posiadają takich środków na utrzymanie. To jest duży obiekt, z którego głównie korzystają w okresie zimowym. Samo ogrzanie to są też duże koszty i każdy się po prostu zwyczajnie boi. Pani dyrektor proponowała klubowi sportowemu, proponowała Radzie Sołeckiej, żeby przejąć ten budynek. No ale To kosztuje i jeżeli ktoś się podejmie zarządzaniem, to też musi o ten obiekt dbać, więc musielibyśmy mieć czy rada, czy klub sportowy jakieś zapewnienie ze strony gminy, że będzie dofinansowywał utrzymanie tego obiektu, bo no niestety. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o uzupełnienie. Nie, jeszcze pan Jan Kotyla. Dlatego ja moje pytanie było kierowane do wójta. Czy gmina ma jakiś pomysł na wygospodarowanie środków, na zagospodarowanie takich obiektów, które de facto szkole nie służą? Ja wiem, że to jest koszt utrzymania, tylko że w tej chwili ten koszt spoczywa na szkole, która z obiektów nie korzysta. Jest to, wobec tego jest to finansowane z pieniędzy oświatowych. My dokładamy do tej oświaty ponad 4 miliony i między innymi na te 4 miliony być może składają się takie małe kwoty utrzymania obiektów, które są w oświacie zbędne. Stąd było moje pytanie, czy gmina ma jakiś pomysł na wykorzystanie tego typu obiektów? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Paweł Kejtlak. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem się zwrócić z prośbą o sporządzenie takiego wykazu posesji, które nie posiadają utwardzonego bytunu się do jazdy. Wykaz taki powinien zawierać opis posesji, odległość od najbliższej utwardzonej drogi bądź w przypadku kilku posesji do najbliższej utwardzonej posesji. Na podstawie takiego wykazu chciałbym wykonać analizę potencjalnych kosztów, jakie musiałyby być poniesione, aby zrealizować taki projekt. Poprawa infrastruktury drogowej w zakresie dojazdu do posesji. Koszty te powinny zostać przedstawione w rozbiciu na poszczególne miejscowości. Uważam, że projekt dotyczący poprawy stanu dojazdu do posesji mieszkańców gminy Zagrodno powinien być działaniem priorytetowym Rady Gminy w latach 2019-2020. Chciałbym to pisemnie złożyć na pana ręce. Bardzo proszę, pan radny Jan Wódz. Wysoka Rado, panie przewodniczący, ja chciałem złożyć interpelację na piśmie, ale ją odczytam. Po odbiorze prac konserwacyjnych na potoku zimnym w Grodzcu przez Urząd Meliorации i Legnicy pani inspektor poinformowała mnie, że załamany jest przyczółek mostu znajdujący się przy budynku 81 i 82. Odłamki z tego mostu leżą w korycie potoku. Proszę o murarskie uzupełnienie braków tego mostu i zamontowanie bariery ochronnej. Interpelacja druga to będzie wymiana tablic informacyjnych przy kościele i na Podzamczu. Te tablice już są tak zgniłe, że nie można przyczepić do nawet ogłoszeń. I żeby jeszcze przejrzeli te pozostałe, które są w Grodzcu. I teraz mam jeszcze tylko jedno pytanie. Na poprzedniej sesji pani z zespołu ludowego macierzanki z Wojciechowa zwróciła się z prośbą o udostępnienie samochodu na wyjazdy, bo tak jak do tej pory oni swój transport biorą i mają z tym kłopoty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę państwo radni. Bardzo proszę pani radna Ewa Sikko. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na pewno mieszkańców osiedla chciałabym zapytać, czy jest możliwość przy głównej drodze zainstalowania urządzenia, jest to radarowy wyświetlacz prędkości, to jest taka tablica elektroniczna. Powodem tego jest, że nie zawsze kierowcy przestrzegają tej szybkości. Vis-a-vis naprzeciwko bramy wjazdowej osiedla są dwa przystanki, gdzie mieszkańcy wysiadają z busów, z autobusów. Wsiadają też dzieci, wysiadają, przyjeżdżają te do naszej szkoły. I dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę państwo radni. Bardzo proszę pani radna Anna Sanko. Ja chciałam ponowić interpelację, którą składałam w listopadzie odnośnie zamontowania barierek ochronnych przy drodze gminnej 178, to jest ta droga Radziechów-Mątnikowice. Tych barierek co prawda nie było w projekcie, jednakże pan inspektor nadzoru wydał taką opinię, że te barierki są konieczne, ponieważ tam jest głębokie rowy i to jest zjazd drogi powiatowej pod kątem 90 stopni. No jak będzie ślisko, to będzie niebezpiecznie. Bardzo proszę o. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę państwa, bardzo proszę pani radna Halina Pawlow. Ja chciałam zgłosić tę partię, że w lampach na posesji 48 jest na prywatnej, na ulicy, a jest obok droga gminna. I tam
44 czy 50, które powinny być na lampę przesunięte, bo tam jest w ogóle ciemno całkowicie. Także tutaj jest ta lampa, po prostu oświetla ten kawałek skrawek łąki i jeszcze kawałek tej drogi do posesji 48, a 49, 50, która jest albo przesunąć, albo dołożyć tą jedną lampę. No i jeszcze chciałam przy drewnianym moście w Uniowicach, tam jest takie rwisko, po prostu jak się skręca w lewo, tam podeszcza po tym ulewa, to już dawno, to było zgłaszane za wójta poprzedniego i okazało się, że jest niezrealizowane jeszcze, bo na to nie było pieniędzy. To by to w tym budżecie jakoś to ująć i zrobić, bo to jest po prostu niebezpieczne. No i chciałabym jeszcze po do naszej sali w Uniowicach, że na kanalizę żeby tam zrobić, bo jesteśmy w planie, mamy ten płytki położyć kuchni i na tych korytarzach, tam jest są w planie na 2019 rok. I one, po prostu ta kanaliza jest po prostu ponad 20 lat. I ten kawałek trzeba by było zrobić na prosto. Nie przez bibliotekę, która tam jest, tylko na prosto. Nie wiem, pani wójtek jeszcze wcześniej rozmawiałam, to mówiła, że na to pieniądze się znajdą. No bo nie będziemy mogli zrealizować planu, a bez tego absolutnie. Kanalizacja 20 radni. Państwo radni, interpelacje i zapytania. Nie ma? Poprawę na łanie. Jeśli nie ma, dziękuję, zamykam ten punkt obrad. Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Podjęcie uchwał. Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów i Infrastruktury Gminy Planowania na posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2018 roku. Bardzo proszę panią urbanistę Beatę Kunkiewicz o omówienie projektu uchwały. Prezentuję materiał, na którym pracowaliśmy półtora roku. Uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia do studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno była podjęta w 2016 roku. W których po prostu przybyło
No i przede wszystkim dostosowanie treści zawartości studium do obecnych przepisów, które się w przeciągu tych 19 lat bardzo mocno odmieniły. I zwłaszcza duży nacisk na to, żeby ustawodawcy był taki, żeby zmniejszyć możliwość rozprzestrzeniania się zabudowy w sposób niekontrolowany, żeby wskazane tereny pod nowe funkcje mieszkaniowe, usługowe czy też produkcyjne wynikały z konkretnych z demograficznych, których ma wynikać zapotrzebowanie na te tereny. Opracowanie studium było poprzedzone wykonaniem licznych analiz. Pierwsza analiza, jaka została wykonana do tego materiału, to była inwentaryzacja w terenie, ocena tych terenów, które są już zainwestowane, jakie funkcje faktycznie one wypełnią. Określenie terenów leśnych, terenów rolnych, wszystkich cieków wody. I tak to jest właśnie obraz gminy na rok 2017, na lipiec 2017, z którego wynika, że no, przewaga jest głównie tych terenów rolniczych. Ten kolor żółty to są właśnie te pokazane tereny rolnicze. Kolorem zielonym są tereny lasu, więc tych lasów jest naprawdę niewiele. Kolorem fioletowym to są tereny, które są wskazane pod jakieś tam produkcyjne obiekty, pod tereny rolnicze. Następnym elementem, który był wykonany, to była analiza uwarunkowań ochrony środowiska. I tutaj najważniejszym elementem z tej analizy to jest przede wszystkim rzeka Skora wraz z obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. To są te tereny ciemniejsze, tym kolorem niebieskim wzdłuż rzeki Skory, to są właśnie te obszary, które są obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i w tych obszarach po prostu nie wolno lokalizować nowej zabudowy i wręcz mogą być nawet jakieś kłopoty z odnawianiem zabudowy już istniejącej, ale w tych obszarach nie będzie wymagane pozwolenie na budowę, bo po prostu będzie trzeba uzgadniać wszelakie jakieś rozbudowy i tak dalej z Wodami Polskimi. Następnym elementem to jest obszar chronionego krajobrazu Grodziec, wokół zamku Grodziec, i to jest właściwie cały obszar obrębu Grodziec, tam pogranica Olszanicy i Uniejowic. I w tym obszarze, który został uchwałą podjętą przez Sejmik Wojewódzki, po prostu ten obszar na ten dzień jest po prostu obszarem chronionym i wszelakie inwestycje, które się mogą rozwijać w tym obszarze, też muszą być uzgadniane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. W tej uchwale dotyczącej powołania tego parku krajobrazowego dokładnie są opisane, jakie są ograniczenia w lokalizowaniu nowej zabudowy. Następnie są tym kolorem żółtym, to są pokazane grunty chronione. Grunty chronione klasy drugiej, trzeciej. Kolorem białym to są już grunty klasy czwartej, piątej. Gmina Zagrodno charakteryzuje się bardzo dobrym i dużą ilością gruntów chronionych w porównaniu z innymi gminami. I w związku z tym charakter rolniczy jakby był przesądzony przez te użytki, które są w obrębie gminy. Następnie takimi może to nie jest, może zgasimy światło, będzie lepiej wyglądać. Ja na ekranie widzę, ale Państwo tego nie widzicie. Jeszcze.
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Po prostu musieliśmy wykazać nowe strefy oddziaływania od istniejących urządzeń wiatraków, które są już zlokalizowane, istniejące. W zależności od wysokości tych urządzeń, najwięcej z tych urządzeń w wysokości 150 metrów należy wyznaczyć 10-krotną wielkość tej wysokości w stosunku do tych urządzeń. Czyli 1500 metrów od każdego urządzenia istniejącego jest to teren, który jest wykluczony z nowej zabudowy od lipca, mieszkaniowej od lipca 2019 roku, bo ustawa wyszła w 2016 i do 36 miesięcy dała jeszcze możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli ta decyzja o warunkach zabudowy zostanie skonsumowana, czyli uzyskacie Państwo pozwolenie na budowę, to jeszcze po prostu w tych obszarach będzie się można wybudować. Natomiast od za pół roku nie będzie takiej możliwości, bo tak ustawodawca zadecydował. Następna analiza, jaka została wykonana, to analiza uwarunkowań ochrony zabytków. W obszarze gminy jedynie Jadwisin, Modlikowice nie są objęte tymi obszarami ruralistycznymi zabudowy historycznej. Gmina ma wyjątkowo dużo, bo chyba prawie 400 stanowisk i obszarów archeologicznych. To jest po prostu, no, nie pierwszy raz spotkałam się, że z taką dużą ilością. Cóż ponadto, znajduje się kilka obiektów rejestrowych. No, najważniejszym zabytkiem jest oczywiście zamek Grodziec i ta część folwarczna oraz tam w poszczególnych wsiach, właściwie w naprawdę w stanie bardzo tragicznym, jakieś resztki tej zabudowy folwarcznej. Znajdują się parki zabytkowe. Część tych parków również znajduje, jest ujętych w rejestrze. No to są pewne ograniczenia, bo po prostu jeżeli konserwator jednak nie podejdzie do tego bardziej elastycznie, to to wszystko siłą rzeczy zginie. A niestety konserwator jest bardzo usztywniony i uważa, że wszystko to, co jest zabytkowe, to trzeba odtwarzać, a nie próbować dostosowywać do nowych czasów, do nowych technologii, do nowych potrzeb. Następna analiza, jaka została wykonana, to analiza sieci przesyłowych i układu komunikacyjnego. Przez gminę przebiegają dwie drogi wojewódzkie, gazociąg wysokiego i podwyższonego ciśnienia, który tam w kierunku od Łukaszowa aż po Radziechów. Na południu znajduje się jeszcze linia 400 kV, która zostanie zlikwidowana, bo ta, która jest nowa realizowana, będzie przechodzić wyłącznie przez gminę Pielgrzymka. No cóż, jeszcze autostrady mamy od północy A4. To chyba to są takie najważniejsze elementy z sieci przesyłowych. Bo linie 110 kV to nie są linie przesyłowe, od razu mówię. Ja próbowałem to rozszyfrować, nigdzie tego nie znalazłem. Linia to 220. Wykonana została również analiza opracowań planistycznych. A, to jest ten, tymi jasno-popielatymi plamami i takimi punkcikami w kolorze czerwonym, to są obszary, które są na dzień dzisiejszy objęte obowiązującymi planami miejscowymi. Jest ich naprawdę niewiele i w sumie nie dotyczą terenów zabudowy. Są jakieś tam pojedyncze zmiany, które były robione w latach 90. na potrzeby gminy, jakieś tam przystanki autobusowe, jakieś elementy infrastruktury, niewielkie jakieś dotyczące terenów mieszkaniowych. Następnie została zrobiona również analiza wniosków, które, ponieważ jak przystąpiliśmy do opracowania studium, zostały
poinformowani o tym fakcie poprzez obwieszczenia, które zostały rozwieszone w urzędzie i w poszczególnych miejscowościach, okręgach, jak również w prasie. Na podstawie tych obwieszczeń i ogłoszeń w prasie wpłynęło naprawdę niewiele wniosków. To bardzo mało zainteresowanie. Myśmy rozpatrywali również te wszystkie wnioski, które wpływały wcześniej, tak żeby po prostu mieć obraz tych ewentualnych potrzeb w gminie. Wszystkie wnioski, które nie były w konflikcie z obowiązującymi przepisami, czyli nie znalazły w tych strefach od urządzeń elektrowni wiatrowych, że się nie znalazły w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, że nie ich propozycje nie były jakieś odległe od istniejącej zabudowy. Wszystkie te wnioski były uwzględnione. I teraz najważniejsze wnioski, jakie wypływają z tych przeprowadzonych analiz oceniających stan istniejący. No to mamy te uwarunkowania, które sprzyjają rozwojowi i aktywizacji gminy i do nich należą. No to, że przechodzą przez gminę dwie drogi wojewódzkie, że jest ten dostęp do tej sieci zewnętrznej układu komunikacyjnego, że przebiega autostrada 4. Walory przyrodnicze i krajobrazowe, które mogłyby spowodować, że również turystyka i rekreacja w obrębie tego grodzca mogłaby się rozwijać. Sam zatem grodziec, który jest no, pięknym elementem krajobrazowym dla nawet te wiatraki mu nie przeszkadzają, po prostu jest na tyle piękny. Ja jeszcze tam od strony przyjeżdżam, od strony Złotoryi i zawsze po prostu zamek grodziec. Znaczące walory środowiska kulturowego o wartości ponadlokalnej. One tak mogę powiedzieć, z jednej strony sprzyjają, a z drugiej strony stanowisko konserwatora no, może utrudnić, żeby właśnie te walory podnieść i dostosować do funkcji, jakie mogłyby pełnić w dzisiejszych czasach. Duża ilość ścieżek i szlaków turystycznych, która przebiega przez gminę. No i dla rozwoju tych funkcji rolniczych, no to wysoka jakość gruntów rolnych. Natomiast za ograniczenia rozwoju zagospodarowania przestrzennego, no co należy uwagować? No przede wszystkim bardzo niski poziom skanalizowania i sieci gazowej na terenie gminy. Występowanie z naszych obszarów wymagających rewaloryzacji i modernizacji. To są właściwie głównie te obiekty sprzed 1945 roku, które wszystkie te obiekty, które z automatu są właśnie w gminnej ewidencji zabytków. Występowanie obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego. I muszę przyznać, że część istniejącej zabudowy zagrodno po prostu znajduje się w tym obszarze
Galeria Dwisiń znajduje się w obszarze oddziaływania od tych elektrowni wiatrowych, część Radziechowa, część Modlikowic, część, tam powiedziałam Radziechowa, Wojciechowa, Modlikowic i Łukaszów też w dosyć dużej części. Natomiast Uniejowice, to można powiedzieć, że tak dosłownie przylega do tej zabudowy, ale tutaj no, nie ogranicza przynajmniej w tej tkance istniejącej, którą można uzupełniać. Zostały wykazane te tereny zalewowe, to są te plamy, znaczy może nie plamy, ale linie niebieskie i fioletowe. Fioletowa to jest woda wylewana raz na 1000 lat, ta niebieska raz na 100 lat, a granatowa raz na 10 lat. Także no, po prostu te obszary są naprawdę znaczne i tutaj o, na przykład ta cała część to jest po prostu zalewana w zagrodzie Modlikowica. Istniejąca tkanka mieszkaniowa została wypełniona terenami, które można zabudować. To są takie obszary wielofunkcyjne. Myśmy nie wskazywali, że to ma być pod zabudowę, to pod usługi, bo my na ten dzień po prostu nie wiemy, co będziecie Państwo chcieli w tych obszarach realizować. Czyli została określona taka strefa rozwoju gminy. RM to są tereny zabudowy, o przewadze zabudowy zagrodowej, M o tereny przewadze zabudowy mieszkaniowej. Zostały wskazane tereny pod dolesienia. W każdym razie z bilansu, który został wykonany na potrzeby tego studium, wynika, że po prostu w perspektywie 20 lat po prostu na pewno nie ma takiej możliwości, żeby te tereny wybrać zabudową. Po prostu bilans wychodzi, że jest tak nadmiar tych terenów wskazanych pod nowe funkcje od tego, co wynika z tych analiz demograficznych. Akurat w przypadku Zagrodna powiem, że ten bilans i tak nie wyszedł, znaczy może nie tyle bilans, co te prognozy demograficzne są takie, że nie będzie spadku ludności, będzie raczej taka stagnacja, ale na przykład miasto, to nie było dalej, to ten spadek ludności będzie bardzo znaczny. Także aż się zdziwiłam, że właśnie takie prognozy demograficzne są dla tej gminy Zagrodna. Czyli stagnacja. Ludzi nie przybędzie, ale też nie za wiele ubędzie. Jeżeli chodzi o te farmy wiatrowe, to są po prostu wskazane cztery farmy wiatrowe, jedna w Radziechowie, druga w Wojciechowie, następna w Łukaszów i czwarta Zagrodno. Punktowo są pokazane, tylko to może niewidoczne, są po prostu te urządzenia istniejące. Od tych urządzeń, w zależności od ich wysokości, zostały po prostu wykreślone strefy te 150-metrowe, które po prostu łączyły się w jeden obszar i granice tych obszarów to jest właśnie ten element w kratkę fioletowy na tle gminy. W Radziechowie jeszcze znajdują się tereny górnicze i obszary górnicze związane ze złożami suszyk naturalnych. Wszystko to, co było w planach miejscowych, które są obowiązujących, jest to uwzględnione w studium, czyli
są większe niż zapotrzebowanie. Te wszystkie analizy są zawarte w tekście, jeżeli jesteście Państwo w stanie przez to przebrnąć, no to jest to po prostu wskazane. Nowe tereny usług podstawowych powinny być wyznaczane w granicach zainwestowania. Obowiązujące opracowania planów miejscowych nie przewidują lokalizacji usług związanych z obsługą komunikacji wzdłuż dróg wojewódzkich, dlatego też dopuszcza się ich wyznaczenie poza terenami granic zainwestowania. Rezerwy terenów pod obsługę produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, rolniczych, obowiązujących opracowaniach planistycznych są wystarczające w stosunku do zapotrzebowania. Należy utrzymać zapisane w obowiązującym studium rezerwy pod rozwój funkcji produkcyjnych baz, składów, magazynów. To głównie chodzi o te tereny wykaszowe. Następnie w zakresie kierunków systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się rozbudowę sieci dróg gminnych, podniesienie standardów technicznych dróg istniejących, budowę, rozbudowę, modernizację, ochronę szlaków rowerowych, turystycznych, szlaków pieszych, rozbudowę i modernizację systemów infrastruktury technicznej. Terenami wymagającymi przekształceń i rehabilitacji są tereny gospodarstw rolnych w obszarach historycznych, założeń dworskich i parków historycznych, tereny zespołu zabudowy wielorodzinnej po byłych gospodarstwach rolnych, tereny zabytkowej zabudowy mieszkaniowej w granicach historycznych układów urbanistycznych, tereny obecnej i eksploatowanej eksploatacji kopalin. W obszarze studium wyznacza się istniejące obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, w tym energii wiatrowej, ale również w studium wykazuje się obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW dla elektrowni wykorzystujących energię słoneczną, czyli dla tzw. farm fotowoltaicznych. Są to obszary gminy Zagrodno z wykluczeniem obszaru chronionego krajobrazu Grodziec, terenów lasów, terenów szczególnego zagrożenia powodzią, terenów w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego. Dziękuję bardzo pani Szrocze, otwieram dyrektorę. Ja się powiększałem z płytki w tym. Otwieram dyskusję, czy są pytania do projektu uchwały. W tym przypadku dopuszczam również Państwa pasnotysów i Państwa tutaj, jeżeli ktoś by miał jakieś uwagi lub zapytania, to proszę bardzo. Nie ma? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. I tak, pani radna Grabka Izabela. Za. Pani Grabka Izabela. Za. Pan radny Tomasz Herbut. Za. Pan radny Tomasz Herbut. Za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Kalinowski. Za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak Paweł. Za. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pan Bartosz Kunecki. Za. Pani radna Danuta Kuźniak. Za. Pani radna Danuta Kuźniak. Za. Pan Różniewski Walenty. Za. Pan radny Łucjan. Za. Pan radny Łucjan. Za. Pan radny Orechowski Stanisław. Za. Pan radny Stanisław Orechowski. Za.
Pani radna Paweł Halina. Za. Pani radna Paweł Halina za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Senko Anna za. Pani radna Sitko Ewa. Za uchwałą. Pani radna Sitko Ewa za uchwałą. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak Piotr za uchwałą. Pan radny Szklarz Franciszek. Za. Pan radny Szklarz Franciszek za. Stwierdzam, że uchwała numer 3.12.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwana strategią rozwoju Sudety 2030. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy, Planowania na posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2018 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania do projektu uchwały. Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej strategią rozwoju Sudety 2030, poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska i imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Bardzo proszę. Pani radna Grabka Izabela. Pani Grabka Izabela za. Pan radny Herbut Tomasz. Za. Pan radny Tomasz Herbut za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Kalinowski Paweł za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak Paweł za uchwałą. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kotylak Jan za uchwałą. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pan radny Kunecki Bartosz za. Pani radna Kuźniar Danuta. Za. Pani radna Kuźniar Danuta za. Pan Ruszniewski Walenty za. Pan radny Łucjan. Za. Pan radny Łucjan za uchwałą. Pan radny Olechowski Stanisław. Za. Pan radny Olechowski Stanisław za uchwałą. Pani radna Pawlus Halina. Za. Pani radna Pawlus Halina za uchwałą. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Senko Anna za uchwałą. Pani radna Sitko Ewa. Za uchwałą. Pani radna Sitko Ewa za uchwałą. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak Piotr za uchwałą. Pan radny Szklarz Franciszek. Za. Pan radny Szklarz Franciszek za uchwałą. Stwierdzam, że uchwała numer 3.13.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku została przyjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu obsługowego gminy Zagrodno, posiłek w szkole i w domu na lata. Osłonowego, przepraszam. Gminy Zagrodno, posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury,
zdrowia i opieki społecznej, sportu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2018 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Zagrodno, posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska i imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Pani Grabka radna Izabela. Pan radny Herbut Tomasz. Pan radny Tomasz Herbut za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za uchwałą. Pan radny Kalinowski Paweł za uchwałą. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak Paweł za uchwałą. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kotylak Jan za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pan radny Kunecki Bartosz za. Pani radna Kuźmiar Danuta. Za. Pani radna Kuźmiar Danuta za. Pan Luśniewski Walenty za. Pan radny Łódź Jan. Za. Pan radny Łódź Jan za uchwałę. Pan radny Olechowski Stanisław. Za. Pan radny Olechowski Stanisław za. Pani radna Pawlus Halina. Za. Pani radna Pawlus Halina za uchwałę. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Senko Anna za uchwałę. Pani radna Sipko Ewa. Za uchwałą. Pani radna Sipko Ewa za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak Piotr za. Pan radny Szklarz Franciszek. Za. Pan radny Szklarz Franciszek za. Stwierdzam, że uchwała numer 3.14.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania przez osoby objęte rządowym programem. Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2018 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania przez osoby objęte rządowym programem. Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska i imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania.
Pani radna Grabka Izabela. Za. Pani radna Grabka za. Pan radny Tomasz Herbut. Za. Pan radny Tomasz Herbut za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Kalinowski Paweł za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak za uchwałą. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kotylak za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pan radny Kunecki za. Pani radna Kuźniar Danuta. Za. Pani radna Kuźniar za. Pan radny Walenty Różniewski za. Pan radny Łódź Jan. Za. Pan radny Łódź za. Pan radny Olechowski Stanisław. Za. Pan radny Olechowski za. Pani radna Pawlus Halina. Za. Pani radna Pawlus za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Senko za. Pani radna Sitko Ewa. Za ustawą. Pani radna Sitko za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak za. Pan radny Szklarz Franciszek. Za. Pan radny Szklarz za. Stwierdzam, że uchwała numer 3.15.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami na rzecz gminy Zagrodno. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminnym na posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2018 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami na rzecz gminy Zagrodno poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska imienia. Każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Za. Pani Grabka, pani radna Grabka. Pan radny Herbut Tomasz. Za. Pan radny Tomasz Herbut za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Kalinowski za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak za. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kotylak za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pan radny Kunecki za. Pani radna Kuźniar Danuta. Za. Pani radna Kuźniar za. Pan radny Walenty Krzyniewski za. Pan radny Łódź Jan. Za. Pan radny Łódź Jan za. Pan radny Olechowski Stanisław. Za. Pan radny Olechowski za. Pani radna Pawlus Halina. Za. Pani radna Pawlus za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Senko za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pani radna Sitko Ewa za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak za. Pan radny Szklarz Franciszek. Za. Pan radny Szklarz Franciszek za. Stwierdzam, że uchwała numer 3.16.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku podjęta została jednogłośnie. Thank you.
radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowania Mienia Gminy na posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2018 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska i imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Pani radna Grabka za. Pan radny Herbut Tomasz. Za. Pan radny Herbut za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Kalinowski za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak za. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kotylak za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pan radny Kunecki za. Pani radna Kuźniar Danuta. Za. Pani radna Kuźniar za. Pan radny Walenty Luźniewski za. Pan radny Łódź Jan. Za. Pan radny Łódź za. Pan radny Olechowski Stanisław. Za. Pan radny Olechowski za. Pani radna Pawlus Halina. Za. Pani radna Pawlus za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Senko za. Pani radna Sitko Ewa. Za ustawą. Pani radna Sitko za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak za. Pan radny Szklarz Franciszek. Za. Dziękuję. Pan radny Szklarz za. Stwierdzam, że uchwała numer 3.17.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego na rok 2019. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2018 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad 15 radnych projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego na rok 2019 poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska i imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Pani radna Grabka za. Pan radny Herbut Tomasz. Za. Pan radny Herbut za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Kalinowski za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak za uchwałą. Pan radny Kotylak Jan. Za.
Pan radny Kotylak za. Pan radny Kunecki Bartosz za. Pan radny Kunecki za. Pani radna Kuźniar Danuta za. Pani radna Kuźniar za. Pan Walenty Luśniewski za. Pan radny Łódź Bian za. Pan radny Łódź za. Pan radny Olechowski Stanisław za. Pan radny Olechowski za. Pani radna Pawlus Halina za. Pani radna Pawlus za. Pani radna Senko Anna za. Pani radna Senko za. Pani radna Sitko Ewa za. Pani radna Sitko za. Pan radny Siwak Piotr za. Pan radny Siwak za. Pan radny Szklarz Franciszek za. Pan radny Szklarz Franciszek za. Stwierdzam, że uchwała numer 3.18.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Panie Przewodniczący, czy może by było 5 minut przerwy? No niektórzy śpią. No jest jeszcze tego, dobrze. Ogłaszam 5 minut przerwy. Przedził mnie, bo miałem
Wysoka Rado, wznawiamy obrady sesji o przerwie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającą uchwałę nr 44.251.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 października 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zagrodno. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminnym na posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2018 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania do projektu uchwały. Dziękuję, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 44.251.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 października 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zagrodno. Poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska i imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Pani radna Grabka za. Pan radny Herbut Tomasz. Za. Pan radny Herbut za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Kalinowski za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak za. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kotylak za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pan radny Kunecki za. Pani radna Kuźniar Danuta. Za. Pani radna Kuźniar za. Pan radny Luśniewski Walenty za. Pan radny Łódź Jan. Za. Pan radny Łódź za. Pan radny Olechowski Stanisław. Za. Pan radny Olechowski za. Pani radna Pawlus Kalina. Za. Pani radna Pawluska. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Senko za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pani radna Sitko za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak za. Pan radny Szklarz Franciszek. Za. Pan radny Szklarz za. Stwierdzam, że uchwała nr 3.19.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Zagrodno. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy, Planowania, Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminy i Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 14 grudnia 2018 roku.
Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Zagrodno poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Pani radna Grabka za. Pan radny Herbut Tomasz. Za. Pan radny Herbut za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Kalinowski za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak za. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kotylak za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pan radny Kunecki za. Pani radna Kuźniar Danuta. Za. Pani radna Kuźniar za. Pan radny Różniewski Walek. Za. Pan radny Łucjan. Za. Pan radny Łód za. Pan radny Orechowski Stanisław. Za. Pan radny Orechowski za. Pani radna Pawlus Kalina. Za. Pani radna Pawlus za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Senko za. Pani radna Sitko Ewa. Za uchwałą. Pani radna Sitko za. Za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak Piotr za. Pan radny Szklak Franciszek. Za. Pan radny Szklak za. Stwierdzam, że uchwała numer 3.20.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów i Infrastruktury Gminy Planowania na posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2018 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok poddaję pod głosowanie imienne. Będę czytał radnych z nazwiska imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Za. Pani radna Grabka za. Pan radny Herbut Tomasz. Za. Pan radny Herbut za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Kalinowski za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak za uchwałą. Pan radny Kotylak. Za. Pan radny Kotylak za. Pan radny Kunecki Paweł. Za. Pan radny Kunecki za. Pani radna Kuźniar Danuta. Za. Pani radna Kuźniar Danuta. Pan radny Walenty Luszniewski. Za. Pan radny Łódź Jan. Za. Pan radny Łódź za. Pan radny Orechowski Stanisław. Za. Pan radny Orechowski za. Pani radna Pawlus Kalina. Za. Pani radna Pawlus za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Senko za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pani radna Sitko za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak za. Pan radny Szklaniszek. Pan radny Szklach Franciszek. Za.
stwierdzam, że uchwała numer 3.21.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 rok została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagrodno, a przed obradami sesji na stół nowy projekt tej uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu oraz Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminnym, Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy Planowania. W dniu 14 grudnia 2018 roku. Bardzo proszę panią skarbnik Violettę Piętę o omówienie projektu uchwały. Musi ulec zmianie, jak również i sam projekt budżetu na rok 2019 rok, ponieważ 7 grudnia bieżącego roku została podpisana umowa pomiędzy panią dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Zagrodnie a Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie i realizację projektu Wiedza i Umiejętności Kapitałem Naszej Przyszłości. Jest to projekt 2 dni. Będzie on polegał na zorganizowaniu dla dzieci zespołu szkolno-przedszkolnego dodatkowych zajęć, a także na wyposażeniu różne pomocy dydaktyczne naszych wszystkich szkół z terenu gminy. Jest to projekt, którego łączna wartość to 1 240 554 zł i 21 groszy. To są środki zarówno unijne dofinansowanie, jak i wkład z budżetu państwa. Wkładem zespołu szkolno-przedszkolnego jest wkład rzeczowy polegający na wynajmie tylko pomieszczeń, użyczeniu sal lekcyjnych do przeprowadzenia tego projektu. W związku z tym, że jest to projekt dwuletni, został on wpisany do wykazu przedsięwzięć, które znajdują się w wieloletniej prognozie finansowej. Ponadto wieloletnia prognoza finansowa została również dostosowana do zmian, które zostały wprowadzone w projekcie budżetu. Zmiany dotyczyły między innymi tego, iż na pierwszej sesji podjęliście Państwo, na 7 grudnia, na drugiej sesji podjęliście Państwo uchwały odnośnie dwóch radnych i sołtysów, więc musieliśmy zapewnić finansowanie tych diet. Są zmiany, tak jak Państwu wspominała, że zmiany zostały przeniesione środki z wydatków bieżących, no i wprowadzony ten projekt. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagrodno poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Za. Pani radna Grabka za. Pan radny Herbut Tomasz. Za. Pan radny Herbut za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Kalinowski za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak za. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kotylak za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pan radny Kunecki za. Pani radna Kuźniar Danuta. Za. Pani radna Kuźniar za. Pan radny Luśniewski Walenty za.
Pan radny Łucjan. Za. Pan radny Łucjan za. Pan radny Olechowski Stanisław. Za. Pan radny Olechowski za. Pani radna Pawlus Kalina. Za. Pani radna Pawlus za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Senko za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pani radna Sitko za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak za. Pan radny Szklach Franciszek. Za. Pan radny Szklach za. Stwierdzam, że uchwała numer 3.22.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Zagrodno na 2019 rok, a przed obradami sesji na stół nowy projekt tej uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu oraz Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminnym, Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisję Budżetu Infrastruktury Gminy. Planowania Gminy, planowania w dniu 14 grudnia 2018 roku. Bardzo proszę panią skarbnik Wioletę Piętoń o omówienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Identycznie jak przy wieloletniej prognozie finansowej gminy Zagrodno został wprowadzony do budżetu roku 2019 projekt realizowany przez zespół szkolno-przedszkolny. Tak jak wspominałam, również przeniesienie pomiędzy paragrafami dotyczące podjętych uchwał przez Państwa na ostatniej sesji dotyczących diet. Ponadto w wyniku tych wszystkich zmian musiała ulec zmianie rezerwa na zarządzanie kryzysowe, ponieważ jest ona specyficznie liczona. Są to wszystkie wydatki budżetu, a więc one wzrosły o te ponad 816 tysięcy, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki oraz wydatki na obsługę długu. I z tego 0,5% stanowi rezerwa na zarządzanie kryzysowe i ona musiała ulec zwiększeniu o kwotę 4218 zł, ale te środki zostały przeniesione z rezerwy ogólnej, czyli w sumie rezerwy, które były utworzone w pierwotnym projekcie budżetu gminy i kwota ogółem nie zmienia się, jest tylko przeniesienie pomiędzy rezerwą ogólną a rezerwą na zarządzanie kryzysową celowo. I to są wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone do projektu budżetu. Oczywiście w części opisowej, jak Państwo wiecie, w każdym dziale są liczone procentowo wydatki, ile stanowią procent budżetu i te procenty uległy zmianie ze względu na to, że wzrosły wydatki w oświacie, a pozostałe musiały ulec pomniejszeniu, bo ogółem budżet zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej wzrósł w roku na rok 2019 o 816 131 zł i 1 grosz. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Zagrodno na 2019 rok poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Pani radna Grabka za. Pan radny Helmut Tomasz. Za. Pan radny Helmut za.
radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Kalinowski za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak za. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kotylak za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pan radny Kunecki za. Pani radna Kuźniar Danuta. Za. Pani radna Kuźniar za. Pan radny Luśniewski Walenty za. Pan radny Łucjan. Za. Pan radny Łódź za. Pan radny Orechowski Stanisław. Za. Pan radny Orechowski za. Pani radna Pawlus Kalina. Za. Pani radna Pawlus za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Senko za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pani radna Sitko za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak za. Pan radny Szklarz Franciszek. Za. Pan radny Szklarz Franciszek za. Stwierdzam, że uchwała numer 3.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzania planu pracy Rady Gminy Zagrodno na 2019 rok. Projekt planu pracy Rady Gminy został wypracowany na spotkaniu przez przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących Komisji Stałych Rad Gminy, wójta, sekretarza i skarbnika dnia 19 grudnia 2018 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Mogę? Bardzo proszę, pan radny Stanisław Orechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni goście. Ja bym proponował w miesiącu grudniu, moim zdaniem jest to taki błąd trochę techniczny. W punkcie pierwszym uchwalenie budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej gminy na rok 2020. No budżet tak, na 2020, ale WPF wieloletni. Dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecnych 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzania planu pracy Rady Gminy Zagrodno na rok 2019 poddaję pod głosowanie imiennie. Będę wyczytywał radnych z nazwiska i imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Przepraszam. Pani radna Grabka Izabela. Pani radna Grabka za. Pan radny Herbut Tomasz. Za. Pan radny Herbut za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za uchwałą. Pan radny Kalinowski za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak za. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kotylak za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pan radny Kunecki za. Pani radna Kuźniar Danuta. Za. Pani radna Kuźniar za. Pan radny Luśniewski Walenty. Za. Pan radny Łucjan. Za. Pan radny Łódź za. Pan radny Orechowski Stanisław. Za. Pan radny Orechowski za. Pani radna Pawlus Kalina. Za. Pani radna Pawlus za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Senko za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pani radna Sitko za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak za. Pan radny Szklarz Franciszek. Za. Za. Pan radny Szklarz Franciszek za. Stwierdzam, że uchwała numer 3
24.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2018 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzania planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska i imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymuje od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Za. Pani radna Grabka za. Pan radny Herbut Tomasz. Za. Pan radny Herbut za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Kalinowski za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak za. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kotylak za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pan radny Kunecki za. Pani radna Kuźniar Danuta. Za. Pani radna Kuźniar za. Pan radny Ruczniewski Walenty za. Pan radny Łódź Jan. Za. Pan radny Łódź za. Pan radny Orzechowski Stanisław. Za. Pan radny Orzechowski za. Pani radna Pawlus Halina. Za. Pani radna Pawlus za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Senko za. Pan radny, przepraszam, pani radna Sitko Ewa. Za. Pani radna Sitko Ewa za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak za. Pan radny Szklach Franciszek. Za. Pan radny Szklach za. Stwierdzam, że uchwała numer 3.25.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2018 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzania planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych nazwiska imienia. Każdy radnych będzie mówił, czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymał od głosowania. Pani radna Grabka Izabela. Pani radna Grabka za. Pan radny Herbut Tomasz. Za. Pan radny Herbut za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za uchwałą. Pan radny Kalinowski za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą. Pan radny Keklak za. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kotylak za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pan radny Kunecki za.
Pani radna Kuźniar za. Za. Pani radna Kuźniar za. Pan radny Walentyn Luśniewski. Za. Pan radny Łódź-Jan. Za. Pan radny Łódź za. Pan radny Olechowski Stanisław. Za. Pan radny Olechowski za. Pani radna Pawłus Kalina. Za. Pani radna Pawłus za. Pani radna Senko Anna. Pani radna Senko za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pani radna Sitko za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak za. Pan radny Szklarz Franciszek. Za. Pan radny Szklarz za. Stwierdzam, że uchwała numer 3.26.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Radni przed obradami sesji otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Zagrodno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 roku. Bardzo proszę panią skarbnik Wioletę Piętę o omówienie projektu uchwały. Sytuacja właśnie ma miejsce w tej chwili. Dotyczy ona modernizacji drogi dojazdowej w Radzichowie, działka numer 96. Jak Państwo pamiętacie, może starsi radni poprzedniej kadencji, zaplanowaliśmy w budżecie 180 tysięcy złotych na modernizację tej drogi dojazdowej. Wykonaliśmy dokumentację projektową, zakupiliśmy niezbędne mapy, wyłoniliśmy wykonawcę tej drogi, jest podpisana umowa. Termin zakończenia tej drogi bodajże do 20 listopada bieżącego roku. Droga jest, ale jest drogą sporną, ponieważ ponoć jest wykonana niezgodnie z projektem. W związku z tym nie nastąpił odbiór tej drogi. Nie zapłaciliśmy faktur i do końca grudnia nie zapłacimy. Stąd też pojawiła się uchwała w sprawie wydatków niewygasających, żebyśmy mogli po naprawieniu tej drogi w takim stopniu, jakim ma być zgodnie z projektem, żebyśmy mogli ją w przyszłym roku zapłacić. Państwo może nie wiedzą, ale wydatki niewygasające muszą być uregulowane najpóźniej do 30 czerwca następnego roku. Niemniej ten termin tutaj został w tej uchwale skrócony do 31 maja 2018 roku. 19 roku wykonawca ma wywiązać się z zawartej z nami umowy, a więc z tego, że ma zrobić tą drogę zgodnie z projektem budowlanym, jaki powstał dla tej drogi. I ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu? Na skróty pojechali chyba. Nie ma? Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecnych 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu które nie wygasają z upływem roku bieżącego 2018 rok. Poddaję pod głosowanie imienne. Będę wyczytywał radnych z nazwiska imienia, a każdy z radnych będzie mówił, czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymał. Pani radna Grabka Izabela. Pani radna Grabka za. Pan radny Herbut Tomasz. Za. Pan radny Herbut za. Pan radny Kalinowski Paweł. Za. Pan radny Kalinowski za. Pan radny Keklak Paweł. Za uchwałą.
Pan radny Teklak za. Pan radny Kotylak Jan. Za. Pan radny Kotylak za. Pan radny Kunecki Bartosz. Za. Pan radny Kunecki za. Pani radna Kujmiar Danuta. Za. Pani radna Kujmiar za. Pan radny Luśniewski Balenty. Za. Pan radny Wódz Jan. Za. Pan radny Wódz Jan za. Pan radny Olechowski Stanisław. Za. Pan radny Olechowski za. Pani radna Pawlus Halina. Za. Pani radna Pawlus za. Pani radna Senko Anna. Za. Pani radna Senko za. Pani radna Sitko Ewa. Za. Pani radna Sitko za. Pan radny Siwak Piotr. Za. Pan radny Siwak za. Pan radny Szklarz Franciszek. Za. Pan radny Szklarz za. Stwierdzam, że uchwała numer 3.27.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5. Porządku obrad, przedstawienie ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminnym na 2019 rok. Radni wraz z zawiadomieniem na sesji otrzymali taki projekt planu pracy Komisji. Nie wiem, czy pan przewodniczący będzie czytać ten plan. My zapoznaliśmy się. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do 6. punktu porządku obrad. Przedstawienie ramowego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok. Radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali plan pracy powyżej komisji. Taki sam jak wyżej. Każdy dostał. Dziękuję. Zamykam ten punkt porządku obrad. Wysoka Rado, wyczerpaliśmy punkt 6 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z ostatniej sesji został wyłożony radnym do wglądu przed obradami sesji. Czy są uwagi, zapytania do protokołu? Jeżeli nie ma, zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z drugiej sesji Rady Gminy Zagrodno. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół drugiej sesji Rady Gminy został przyjęty. No nie ma jednego. A jest już. Został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do 8. punktu porządku obrad. Sprawy różne. Bardzo proszę radnych, a następnie sołtysów o zgłaszanie spraw różnych. Bardzo proszę Państwo radnych, sprawy różne. Bardzo proszę Pan radny Paweł Kalinowski. W związku z interpelacją, którą złożyłem na poprzedniej sesji odnośnie bezpieczeństwa i drogi do szkoły, między innymi w Olszanicy, po zapoznaniu się z odpowiedzią chciałbym prosić o możliwość rozpatrzenia też dodatkowego, szybszego sposobu zabezpieczenia tej drogi do przystanków, a mianowicie próby, nie wiem jak to sformułować, próby postawienia tam przejścia dla pieszych, przynajmniej oznakowanie, tak?
Nie mamy w ogóle przejścia dla pieszych na terenie miejscowości Olszanica, żadnego, więc przejście dla pieszych mogłoby dodatkowo być takim uporem, jeśli chodzi o prędkość, a myślę, że szybciej będzie nam przygotować przejście dla pieszych, zanim zdobędziemy środki na chociażby chodnik. Więc to byłaby pierwsza sprawa. A druga sprawa, chciałbym dowiedzieć się, jeśli chodzi o budynki gminne, zamieszkałe przez... budynki, które są własnością gminy, były modernizowane, część z nich były modernizowane okna, jeśli chodzi o Olszanicę. Mam informację od mieszkańców, że te okna zostały jakby zamontowane nieprawidłowo albo coś z nimi jest nie tak i żeby tą sprawą odpowiednio jednostka się zajęła. To wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Siwak Piotr. Wysoka Rada, panie przewodniczący, ja mam takie dwa krótkie pytania. Jedno odnośnie, bo w ostatnim czasie były robione drogi na terenie naszej gminy, też to w miejscowości Łukaszów. Chciałbym się dowiedzieć, co podlega gwarancji tych drog, bo już próbowałem się dowiedzieć i po prostu niektóre elementy są nam uszkodzone, obrzeża, pobocza, są proponowane tam do gwarancji. No i drugie takie zapytanie moje, bo mamy projekt zrobiony na świetlicę, mamy wszystkie zezwolenia, mamy zabezpieczone pieniążki. Kiedy nastąpi budowa świetlicy w Koszowie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę sprawy różne państwo. Bardzo proszę pan radny Stanisław Olechowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni goście. Ja mam taki wniosek na prośbę zresztą mieszkańców, aby w BIP-ie wraz z porządkiem obrad sesji zamieszczać również projekt uchwał. Tak by się robi w ościennych gminach, no i mieszkańcy chcieliby przeczytać, zobaczyć, jakie są projekty uchwał, które są kierowane na podobrady sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę państwa, bardzo proszę pan radny Bartosz Kunecki. Panie przewodniczący, wysoka rado, chciałbym poruszyć taki temat, który był już kilkukrotnie poruszany na zebraniach wiejskich akurat nie w Mniejowicach, ale uważam, że dotyczy to całej gminy, mianowicie temat zużytych opon rolniczych. Mamy obszerny czok, myślę, że jest do tego dobrze przystosowany, a na który możemy oddać 4 opony samochodowe rocznie, co uważam, że jest żartem, a może nawet i kpiną, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy gminą typowo rolniczą. Duża część mieszkańców ma spore zapasy zużytych opon, które nie mogą nigdzie pozostawić ani oddać, a zakłady organizacyjne nie są zainteresowane przez wzgląd na gabaryty tych opon. A firmy zajmujące się utylizacją nie chcą podejmować rozmów z osobami indywidualnymi, gdyż muszą mieć zapewnione odbiory całe samochodowe, zestawowe, kontenerowe, czy jak to tam nazwać. I my uważam, że jako gmina powinniśmy udostępnić na naszym czoku i zorganizować możliwość pozostawienia czy zwiezienia, składowania tych opon, gdyż problem robi się już na tyle poważny, że możemy zauważyć po bliskich czy drobnych lasach, rowach, a nawet rzekach porzucone opony. Nie ma co ukrywać, że w naszej gminie są szlaki turystyczne. Duża część gości jeździ na Zamek Grodziec, a niestety, jak nas widzą, tak nas piszą. Także uważam, że powinniśmy poruszyć ten temat, pochylić się nad nim i zorganizować zbiórkę z odbiorem, transportem, albo udostępnić miejsce w naszym przodku i po prostu zezwolić rolnikom na zwózkę tych opon. To myślę, że jest taka potrzeba i nie ma co ukrywać, że porzucone opony, a nawet duża ich część jest również spalana w różnych na różny sposób, czy jak są ogniskach, nie ogniskach, także zadbajmy troszeczkę o tych naszych mieszkańców, o te ich problemy, no i o środowisko. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę państwo radni, sprawy różne. Nie ma? Bardzo proszę państwo sołtys, bardzo proszę pan sołtys Czesław Gap. Chcę się w ramach przypomnienia poprzedniej kadencji zgłaszałem takie coś jak pomalowanie tych chopków
powalniaczy w Mięsieku, bo jeden przychodzi, za wysokie trzeba ściąć, a jakby pomalował w żółto-czarny. To też zgłaszałem na poprzedniej sesji. Żółto-czarne pasy tych ok. Druga sprawa. Też prawa przypomnienia. Marszałek niesprawny wiatrak hybrydowy. I nikt nie ciągnie wierny. I pan inspektor wiatr. Po prostu on się nie kręci, nie ma. Teraz ostatnio były te pochmurne dni i nie świeci wiatrak, bo nie ładuje trubnica. A widocznie nie wydali, że dobra jest ten panel. Po prostu nie świeci. Jeszcze raz chcę pozwolić jakąś interwencję, możliwość, żeby ta gwarancja wychodzi. Ale taki problem napisał w ramach gwarancji. Dziękuję bardzo, bardzo proszę Państwa sołtys, bardzo proszę Pani sołtys Jadwizina, Pani Stanisława Gibas. U nas jak się nie, przy budynku numer 1 z powiatowych wykopali Pani przed domem rów między jej bramką a szosą. I ona prosi, żeby coś to z tym zrobić, bo dzwoniłam do pana kierownika, to mówi, że z ich strony było to zrobione zgodnie z przepisami. No ale ona wychodząc ze swojej posesji, to ma razem 2 metry chyba podwórka, bramkę i szosa. I ma rów wykopany i musi przeskakiwać na każdym razie. Bezpiecznie wygląda, bezpiecznie, ale ten żołnierz. Koło tego budynku na tej drodze powiatowej właśnie robi się coraz większa dziura na samym tym ostrym zakresie. No co jadę, to jest ta dziura większa, a tutaj idzie na dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani, jako sołtys czy koradę? Sołtys. Dobrze, Panie sołtys, Anuta Kuźnia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, droga Radzieku Mockowice została dopiero wybudowana. Tam jest niby droga wewnętrzna, ale skarżą się, że jeżdżą autobusy. No nie wiem, co tam postawić, jaki znak postawić, aby... Chyba co kobieta zakładać. Ograniczenie, jeżdżą i jest prośba, że długo ona nie pobędzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwo sołtysi. Bardzo proszę Pani sołtys Anna Sęko. Ja zgłaszałam ten problem już wcześniej, bo to zaraz jak tylko ta droga została otwarta, to też słyszałam o tym, że jeżdżą autobusy, też były skargi. I rozmawiałam z panem wójtem poprzednim, to mówił, że zgłosił, żeby tam postawić tablice, miałyby zostać wykonane. Gmina miała zaszukać, być może one gdzieś są. Tablice z ograniczeniem to nazwą. Jak masz tam? Wydał polecenie. Chyba no ale z wyłączeniem maszyn, z taką tabliczką, z wyłączeniem maszyn rolniczych, no bo wiadomo, że to jest droga dojazdowa do kul. Droga gminna. Ale nie bardzo, bardzo proszę Państwo sołtysi, bardzo proszę Pani sołtys Antonina Rysta. Nikogo nie będzie prosić. Wysoka Rado, tam zgłosić staw wojciechowy. Cuchnie po prostu. Cuchnie ten staw i potrzebne jest po prostu wyczyszczenie tego stawu. A może zamiast sprzedać ten staw komuś, bo nie ma na to kupców, gmina by po prostu się nie działo. Dziękuję bardzo. Państwo sołtysi. Tutaj bardzo proszę, przepraszam, bardzo, bardzo proszę Pani sołtys, Pani Marszałek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałam zgłosić na moście u nas w Mielnicach. Trzeba podokręcać te testy. Po prostu przynajmniej myślę, że bo nowy jest zrobiony, ten pedestal. I one po prostu jak no to się skarżą się mieszkańcy, że po prostu stuk bardzo duży. I jeszcze jedno, chciałam ten pojemnik na kolonii plastikowy, na kolonii Złotowińskiej, bo tam są dwa i tam kto przejeżdża. Przepraszam. Kto przyjeżdża po prostu,
i wyrzuca im. Nawet ostatnio były tam jakieś opony na tym, takie odpady jakieś tam coś było. No to po prostu to jest straszne. I oni chcą jeszcze, żeby jeden dołożył, bo tam są dwa, żeby jeszcze jeden dołożył. No i jako tym na sali u nas, u Niowicach mamy mały pojemnik. Chcielibyśmy takie otwierane, jak zagrodnie mają takie, ze względu na to, że to jest za mały tamten. Jest zepsuty. Po prostu ta powietrzko po prostu trzymało się na jednej rące, a teraz już oderwamy i cały czas. Dziękuję. Podpowiedź, dobrze. Państwo sołtysi czy państwo radni, sprawy różne. Do spraw różnych zapisał się pan Słonina Stanisław, tak? Słoński. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni goście. Ja bym chciał tutaj nadmienić pewną sprawę. Jestem mieszkańcem Zagrodna Osiedla, ale mój dom rodziny znajduje się w Uniowicach. Ojciec nie doczekał tej drogi słynnej do posesji numer 48-49 do państwa S i do państwa R, która miała być o nawierzchni utwardzonej o numerze 2. Taka była decyzja, bo są to dokumenty wszystkie w domu. I co? Na dzień dzisiejszy to wygląda tak. Podsypka była zrobiona ze starych budynków z rozbiórki. To jest teren podmokły. Z jednej, jak i z drugiej strony mostka. Tu kolega radnego za razem przekazał informację, jak to wygląda. Na dzień dzisiejszy pół drogi jest zasane w błocie. Droga jest przejezdna jako tak, no gra, w porządku. Ale ona miała przeznaczoną funkcję pewną. Miała być wałem przeciwpowodziowym. Tu strażacy byli na sali, on już jeden jest tylko. Powinni wiedzieć, że to jest teren zalewowy i państwa też zalewa co jakiś czas, jak są większe opady deszczu. Jest sopka z rzeki. Na dzień dzisiejszy są jeszcze pozostałości po workach z piaskiem, bo ta droga spełniła, no można powiedzieć, 80% swojej przeznaczenia. Worki zostały, no na dzień dzisiejszy. Gdyby jak rozpocznie się realizacja co do tej drogi, żeby ją podnieść o 20 cm do wysokości tych worków. Ona wtedy spełni 100% swoją zadanie, żeby nie zalewało sąsiada i sąsiad tylko podłączy sobie pompy pływakowe, wypumpuje wodę, mieszkanie będzie miał suche. Chyba gminy nie stać, żeby płacić co jakiś czas po 6 tysięcy na remonty dla osób zadanych, prawda? To jest jedna. Druga sprawa, tam jest, dwa słupy są przy tej drodze na dzień dzisiejszy. Ale obok jest jeszcze jeden słup, państwa B. To jest teren prywatny i oświetla on posesję terenu prywatnego. Nie wiem, czy gmina na to zezwala, że lampy są powracane albo świecą na terenie prywatnym na prywatne posesje. Tu wszyscy za to płacimy. Jeżeli ktoś chce mieć światło, nie chce założyć swoje prywatne, a nie korzysta z oświetlenia urzędu tereny gminy, prawda? To jest taka sprawa. I prosiłbym, tak jak pani tutaj sołtysowa Uniowic, prosiła, żeby o przeniesienie tej lampy i dołożenie jeszcze jednej lampy na górze, bo jest jeszcze jeden słup na górze, na końcu działki, gdzie się kończy droga. To jest teren też gminy. No tam mieszkają ludzie, to nie jest ciemnogród, każdy chce mieć oświetloną drogę. Tylko się płaci podatki, tak? Zgadza się. To jest to, to jest taka sprawa. Tu kolega radnego, ja mu przedstawię temat, jak wygląda, żeby wiedział, jak będzie realizowana droga, będą brane jakieś pod uwagę plany, jakieś wydatki, żeby było wzięte wszystko pod uwagę. Bo słup jest na górze, okaże się później po realizacji tego całego planu, że się okaże za mocno, że śmieciarka tam nie wiedzie, bo jest słup za blisko. Może być tak, że trzeba będzie ten słup przestawiać, bo skarpy się nie biją, bo przy skarpie jest zaraz dom taki potężny, także te panie będą silne specjalnie, żeby poszerzać drogę. Tu kolega będzie widział, ewentualnie zrobi zdjęcia, żeby było, żeby pan naświetlić temat, jak to wygląda, nie? Druga sprawa, lampy hybrydowe. Stały zakupione, w kwocie tam powiedzmy około 20 tysięcy jednak kosztuje.
One są dla mnie, przy moim systemie pracy, ja przyjeżdżam 2:30 w nocy rano i te lampy nie świecą. One nie świecą, one są źle wyregulowane. Nie wiem, czy to tak ma być. Świeci od zmierzchu 3 godziny i nad ranem 2 godziny. Jak idą ludzie spać, patrzą, lampa świeci. I śpią, rano się budzą, lampa świeci. A całą noc się pali. To nie jest prawdą w ogóle, bo lampy są źle wyregulowane, albo taka lipa w piątek została. To niestety. Albo tak wyregulowane, bo tak było zarażenie. Drugie do wyjścia. No jak może 12 w nocy ciemne, jak... Pytanie, one gasną. W jakim charakterze zostały tam ustawione? To może tylko po to, żeby przyjść do tej 22, 23 nad ranem. Panie Słońskie, wolę czas też trochę. Dobra, dobrze. To jest to jeszcze 5 minut, bo jakby każdy zaczął tak, to byśmy siedzieli do 17. Proszę się streszczyć. Idziemy dalej. Interesuje mnie droga dojazdowa na dzień dzisiejszy na budowę hali sportowej. Czy w tych pomieszczeniach gospodarczych z tyłu tam garaże są takie ala komórki, chlewiki z utawiami. Tą drogą zezwolona została tutaj przez Urząd Gminy transport pojazdów na tą budowę. Ona została zjechana. Ja chciałbym wiedzieć, jaki ona status ma w tej chwili, na dzień dzisiejszy, na drogę. Czy ona to jest gminna, czy podlega pod nasze działki zasiedliskowe, za które płacimy podatki. Bo z dniem wytyczenia palików na budowie były wytyczone paliki na działkach rolnych. Nie wiem, czy to jest ten agencja rolna, czy to jest gminy, nie mam pojęcia. Była wytyczona nowa droga palikami. Ludzie się pytali, czy co to będzie nowa droga. Miała być nowa droga, ale ktoś stwierdził, że po co robi drugą drogę, jak jest obok jedna droga, nie? I się korzysta z tej drogi. I ja mam to zapytanie teraz, czyja ta droga w końcu jest. Czy to jest gminy i jak ona będzie później naprawiona po zakończeniu tej inwestycji, tak? Bo tam jest raz też wykupiony przez ten urząd gminy celem placu manewrowego za wsiadanie dzieci do szkoły. Bo w tej chwili wiadomo, że jest. To jest przyjedzie do osiedla się to zajmuje. To jest taka sprawa, chciałbym to wiedzieć, bo tak, pytają się koledzy mnie, czyje to jest w końcu. Skoro jeżdżą betoniarki, jeżdżą ciężki sprzęt wieczny. No i wszyscy, niektórzy tu twierdzą, że zostanie ta droga zrobiona, jeżeli zakończy się budowa na tej hali sportowej. Teraz jeszcze wrócę do tego oświetlenia. Na osiedlu jest jedna lampa, która oświetla teren prywatny. Czy to jest zgodne z prawem? Mam zapytanie. Skoro jest obok droga gminna, a ona jest kierowana na działkę prywatną. Czy to jest zgodne z prawem, czy nie? Bo jeżeli jest zgodne z prawem, to jedni mogą, drudzy nie mogą, prawda? Coś tu jest niehalo, mi się wydaje. To jest takie moje jedno pytanie. I jeszcze jedno. Przyjedzie na osiedlu, są pasy. Jest przejście dla pieszych, ale to jest absurd. Jakiś magik wziął, wymalował pasy od rogu do rogu. Jak mają ludzie przychodzić? Wejść do rogu, wyjść z rogu, wyjść na pasy? Czegoś mi nie rozumiem. Gdyby była zatoczka, tak jak tu kolega Soty z osiedla, byłaby zatoczka, bo było zatoczki do wjazdu na osiedle, byłoby ok, w porządku, jest bezpieczeństwo. W tej chwili nie można wejść. To jest obok. Trzeba wyjść z zatoczki, wejść na pasy, przejść na drugą stronę na pobocze i przyjść poboczem i wyjść na teren PKP osiedlowego. Tak to teraz będzie dzisiejszy wygląda. I to się ciągnie, bo nikt nam tego nie zgłasza. A ludzie chodzą sami na spacer, przy dzień niedziela, każdy chce wyjść na drugą stronę, ulicę, ale to jest takie. To jest pasy, to akurat nie jest zwyczajstwo, że można przyjść całą na drugą stronę. Skoro nie są w tym miejscu, to powinni. Bardzo dobrze. Taki temat wygląda. I jeszcze interesuje mnie tak, jedna sprawa. Łączniki dróg, jedna droga w kierunku Gaszowa, druga droga w kierunku osiedla domków jednorodzinnych przy torach kolejowych. Nie wiem, czy będzie realizowana ta inwestycja ścieżek rowerowych. Jeżeli to będzie realizowana, no to się okaże, że nie mamy drogi dojazdowej do ścieżek rowerowych, bo to jest teren PKP. Tu jest odcinek, no jest kawałek, 20, może 30 metrów. Na Łukaszu to jest uszczelnik. Tam jest tylko przepust i chyba, nie wiem, 5 metrów może brakuje asfaltu. I też jest ścieżka rowerowa, bo jest rowista. Teraz mam pytanie, no jak będziemy walczyć o ścieżki rowerowe, a nie ma dojazdu? Bo nie będą, nic nie będzie się dogadać z PKP, czy to teren jest i czym to zalejemy, czy to wysypiemy piaskiem, czy może gruziami. A nie będzie karcie o tym, nie? Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy
Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Bardzo proszę Pani Izabela Grafka. Całej gminy, na co są potrzebne środki z Unii Europejskiej. Z tego co mi wiadomo, w październiku skończył się nabór wniosków, ale jest szansa i tutaj prośba do gminy. Jest podpisywana umowa z Taldonem i z tego co wiem, umowy z gminami są podpisywane na bardzo krótki okres, więc jest szansa, żeby podjąć rozmowy w sprawie wynegocjowania dobrych warunków. Może uda się chociaż wymienić żarówki naledowe, co wpłynęłoby na bezpieczeństwo, ekologię i koszty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że już mamy okres poświąteczny, ale mamy okres przednoworoczny, chciałbym tu Państwu wszystkim, Państwu tu obecnym, Waszym rodzinom, Waszym znajomym, nie tylko Wam, ale mieszkańcom całej gminy Zagrodno, chciałbym złożyć wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzącego nowego roku 2019. Oby ten rok nadchodzący 2019 nie okazał się gorszy od tego poprzedniego, mijającego, a zawsze jest taka nadzieja, żeby był lepszy. I obyśmy się spotkali następnym razem w komplecie, żeby nikogo nie brakowało. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia. Jeżeli ktoś się wybiera na jakieś zabawy sylwestrowe, to jak to się mówi, szampańskie nosy i wszystkiego dobrego. Jeśli nie ma więcej, to są jeszcze jakieś? Nie ma. Zamykam trzecią sesję Rady Gminy Zagrodno.